Lucia, chodź do mnie, tak dobry pies, super, super. Idziemy nagrywać film? Nie? Dobra. Cześć, z tej strony Piotrek, witam was u mnie w studio. Trochę się tu pozmieniało, to nie patrzcie na to. To były przymiarki do zdjęć, ale stwierdziłem, że tak się nie da i po prostu kupiłem tło. Więc jakby jeszcze tego nie zdjąłem, ale spokojnie. Dzisiaj pokażę wam... Tak serio? Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bardzo fajne zdjęcia w studio na czarnym tle. Jak w sumie wszystko. Jak zrobić zdjęcia w studio na czarnym tle z wykorzystaniem minimalnego sprzętu, który nie zrujnuje naszego budżetu. To jest kolejny film, drugi z serii, o którym wam już wspominałem, we współpracy z Quadralightem. Quadralight podesłał mi sprzęt, który dzisiaj będziemy testować, a używać dzisiaj będziemy lampy Reporter 200 Pro TTL oraz Strobosa V1. To jest ten taki fajny, okrągły. Więc tak, na pewno widzieliście różne zdjęcia, te takie, gdzie tło jest całkiem czarne i widać tylko twarz. I to są super zdjęcia i wszyscy myślą, że te zdjęcia są warte miliony, kosztują miliony, żeby je zrobić. Okazuje się, że nie. Wystarczy nam tło. Tu jest akurat 1,30 m na 5 m, 50 zł. Nie? Statywy, które będą go trzymać. Też Quadralighta, ale tego mi nie przysłali. Jedna lampa i może dołożymy sobie drugą, zobaczymy, jaki uzyskamy efekt. Błyskać dzisiaj będziemy przez Octe 80. Jest to Quadralight Flex razem z gridem. Właśnie lampą Reporter 200 Pro TTL. A tutaj drugą lampę mamy ustawioną ze snutem i z gridem właśnie Strobosa V1. Więc dzisiaj pokażę wam, jak system nawigator sprawdza się właśnie przy takich zdjęciach studyjnych, gdzie ja stojąc tu i robiąc zdjęcia, nie chcę iść tam w róg, żeby właśnie móc zmieniać moc lampy czy jakiekolwiek ustawienia, tak samo jak tą, więc przejdźmy może do samych zdjęć. Film o tym, jak zrobić portret w domu, który wrzuciłem prawie rok temu, odniósł niewyobrażalne, jak na moje mniemanie w tamtym czasie na pewno, zasięgi. I dzisiejszy film jest, powiedzmy, rozwinięciem tego konceptu. To znaczy używamy minimalnej ilości środków, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Tamten film nie był idealny, ja to przyznaję. Dużo rzeczy mógłbym tam poprawić, gdybym go nagrywał jeszcze raz. I mam właśnie taką okazję. To znaczy, będziemy używać jednej głównej lampy i drugiej, żeby sobie trochę to poprawić, ale skupiamy się na tym, żeby było to budżetowe i żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Okej, już zrobiliśmy sobie podstawowe zdjęcia testowe. Ja mam aparat podpięty do komputera po tetheringu, kiedy, tak jak mówiłem, od kiedy to odkryłem, to nie wyobrażam sobie inaczej robić zdjęć, żeby oceniać je po prostu w aparacie, tylko robię to właśnie na komputerze. Więc jaki mamy podstawowy setup? Mamy modelkę, Pagdę, dzień dobry. Mniej więcej metr od niej jest tło. Tutaj mamy właśnie naszą Octe 80 z gridem, tak jak mówiłem, ona jest ustawiona bokiem, ale delikatnie z przodu, żeby światło nie strzelało całkiem w bok, tylko było delikatnie z przodu, żeby uzyskać to rembrandtowskie światło i na razie na tym się skupimy. Co nam to daje? To, że mamy czarne tło, daje nam to, że tło na zdjęciu będzie zupełnie czarne, bo ekspozycję bez lampy ustawiam tak, żeby tło było zupełnie, w sensie, żeby wszystko było zupełnie czarne i dopiero będę to wypełniał lampą. Więc w tym momencie zróbmy sobie zdjęcie bez wyzwalacza. Lampę wyłączam. Tak, wyłączam lampę. I w tym momencie robię zdjęcie bez żadnej lampy. Jak widzicie, zdjęcie jest praktycznie zupełnie czarne. I o to nam chodzi, bo nie wchodzi nam żadne lampy, te, które na nas oświetlają, nic nam tu nie wchodzi. Mamy tylko i wyłącznie to, co uzyskamy z naszej lampy. Ok, więc włączmy sobie teraz lampę. Ustawmy ją na razie, zobaczmy, nie wiem ile będę światła potrzebował, ustawmy sobie ją na 1/8 mocy. Mam palnik akurat zapięty, nie Fresnela, a ten właśnie taki ogólny, żeby lepiej wypełnić softbox. Ustawiam sobie na 1/8 mocy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja już widzę, że nie jest źle, natomiast światło moim zdaniem jest zdecydowanie za mocne. Więc co w takiej sytuacji robimy? No to po prostu musimy przykręcić lampę. Więc zmieniamy sobie ustawienia. Zmniejszmy na razie do 1/16. Ok, co mamy teraz? Moim zdaniem tego światła jest nadal odrobinę za dużo, więc przykręcę lampę jeszcze gdzieś o
Wezmę 1/32 mocy plus 0,7 EV. W tym momencie, jak widzicie, mamy zupełnie czarne tło i właśnie ładne rembrandtowskie światło tutaj właśnie na policzku, przez co to, że tutaj mamy grid, daje nam to, że to światło nie rozlewa nam się tam na tło i mamy je tylko i wyłącznie właśnie tutaj, tutaj nam. Dzięki temu, że mamy tutaj założony grid, światło nie rozlewa nam się na tło, a tylko i wyłącznie mamy światło na modelce, którą fotografujemy. Więc spróbujmy jeszcze pokombinować trochę. Ja dam jeszcze trochę mocniej tą lampę, co jest niesamowicie wygodne, że właśnie nie muszę podchodzić do tej lampy, bo ona stoi tutaj blisko mnie, ale jeśli ona byłaby zaczepiona pod sufitem, bądź ja bym stał bardzo daleko, nie musiałbym za każdym razem chodzić do lampy i zmieniać jej mocy, wystarczy, że sobie zmienię to tu. Pokażę Wam też to później przy drugiej lampie. Więc mamy teraz 1/64 mocy plus 0,7 EV. I teraz widzicie, że tego światła jest już za mało, więc wracamy do ustawień 1/32 plus 0,7 EV. Sprawdźmy jeszcze raz, czy na pewno jest to to, co chcemy. Super. Tak, mamy mniej więcej tyle światła, ile chcemy, ale cała prawa strona jest zupełnie praktycznie czarna, jakby zlewa włosy, zlewają się z tłem. Pomijam kwestię swetra, który z tej strony jest dobrze oświetlony, bo tutaj jednak ta lampa dochodzi, natomiast z tej strony zupełnie zlewa nam się z tłem. Więc w tym momencie włączmy sobie drugą lampę, którą jest właśnie nasza V1. Ok, więc V1 ustawiłem na razie na 1/2 mocy z zoomem 24, dlatego że nie wiem, jaki będzie mi potrzebny. Sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądać przy połączeniu tych dwóch lamp. Tak, obie nam błyskają. Możemy to sprawdzić. O! I teraz pięknie widzimy, że światła z prawej strony jest zdecydowanie za dużo. Więc przykręcamy moc, myślę, że spokojnie do 1/32. I wiecie co, zmieniłbym zoom. Zmieniłbym zoom tak gdzieś do 135 mm, dlatego żeby to światło nie dość, że jest strzelane przez snuta, to jeszcze, żeby bardziej to podkreślić, że to jest tylko i wyłącznie ma być kontra na włosy. Więc ustawiam zoom 135, 1/32 mocy i sprawdźmy teraz, jak to wygląda. To wygląda całkiem interesująco. Ja w aparacie mam ustawiony preset czarno-biały. Na komputerze widzę jakby w kolorach. I widzę, że to już wygląda całkiem fajnie, natomiast moim zdaniem to światło nadal jest trochę za mocne, więc przykręćmy sobie tą V1 jeszcze bardziej, do 1/128 mocy. To jest właśnie przewaga w przypadku Quadralighta, właśnie lamp Pro, takich jak właśnie Reporter 200 Pro TTL, czy właśnie V1, czy seria Strobos, czy seria Atlas Pro, właśnie, że mamy możliwość regulacji mocy do 1/128 mocy. Gdzie wcześniej przy używanych lampach akurat tego nie potrzebowaliśmy właśnie przy MUVach i przy APach, ale tam regulacja mocy była tylko i wyłącznie do 1/32, więc tutaj mamy dużo większą mobilność i wszystko możemy zmieniać właśnie z tego wyzwalacza. Dodatkowo w tych lampach mamy HSS, więc jeśli bym chciał, mogę przykręcić migawkę do 1/4000 na przykład i lampy nadal będą błyskać, bo z tym wyzwalaczem właśnie jesteśmy w stanie obsługiwać HSS. Więc sprawdźmy teraz, jak to wygląda na 1/128 mocy oraz zoomie 135 mm. No to już wygląda całkiem nieźle. To światło jest takie bardzo delikatne, ale moim zdaniem jest zbyt skupiony jednak w jednym miejscu, więc zmieńmy sobie ten zoom z powrotem gdzieś do 50 mm, żeby on był troszkę szerszy, żeby to światło nie było tak bardzo, ukierunkowane w jednym miejscu i już widzimy, że tego światła po tej stronie mamy dużo, dużo więcej. Jak sami widzicie teraz, co się stało, tam się zapaliła lampeczka. To jest lampeczka od światła modelującego, dlatego że Strobos V1 ma właśnie światło modelujące jako jeden z niewielu speedlightów w ogóle na rynku, co jest super, dlatego że w tym momencie, jeśli ja bym zgasił te wszystkie światła i jakby to niewiele mi w tym momencie daje, ale daje mi pogląd, w którym miejscu świeci to światło. Więc jeśli zgasiłbym to wszystko, bym widział dokładnie, że światło akurat w tym wypadku kontra świeci właśnie w tą część głowy, a jeśli byśmy używali Strobosa właśnie do głównego modyfikatora, co ja tak bardzo często robię, to w tym momencie widzimy, jakby ułatwiamy aparatowi to
w jaki sposób ustawić ostrość. Dodatkowo sami widzimy, jak to światło się rozkłada, co jest po prostu super. I szczerze, to jest chyba moja następna lampa, bo trochę jej poużywałem i po prostu jest super. Razem z całym systemem nawigator, razem z moimi strobosami, to wszystko działa naprawdę, naprawdę super. Więc sprawdźmy jeszcze raz. Światło modelujące zostawimy, ale zmniejszymy jednak ten zoom do 28. I zobaczymy, jak to się będzie rozkładać przy tej mocy. Natomiast zmienię troszkę ją podbiję do 1,64 sekundy. I chyba jednak jest tego światła za dużo. Tak latam w tą i z powrotem, bo to za mocno, to za słabo. Ale właśnie, nie muszę chodzić do tej lampy i tego sprawdzać. Mogę to wszystko zrobić stąd. Wcześniej, jak fotografowałem bez właśnie systemu, który pozwalał mi z nawigatora, w sensie z jednego wyzwalacza, regulować wszystkimi lampami, musiałem każdorazowo biegać do lampy, przestawiać jej moc, wracać i robić kolejne zdjęcie. W takiej sytuacji, kiedy mamy czas i możemy sprawdzać różne rzeczy, no to jakby moim zdaniem to jest najlepsze, co może być, bo nie musimy do każdej lampy chodzić i jej zmieniać, możemy sobie je poustawiać w grupy i po prostu zarządzać wszystkimi lampami na raz. OK. I to jest mniej więcej to, co chciałem uzyskać. Teraz na ekranie widzicie, jak to zdjęcie wygląda już po postprodukcji i sami widzicie, jak proste jest to w uzyskaniu. To jest mój pokój, który jest w remoncie cały czas, nieprzerwanie od roku. I widzicie, że z pomocą jednego tła i dwóch lamp, a tak naprawdę jednej lampy, bo ta kontra jest fajna, ale jeśli chcemy uzyskać taki bardzo ciemny look, to wystarczy nam jedna lampa, jeden modyfikator i możemy robić wszystko, co chcemy, więc takie zdjęcia są naprawdę proste do zrobienia. Każdy może je zrobić, nawet nie potrzebujecie tła. Więc jak sami widzicie, jesteśmy w stanie uzyskać świetne efekty przy naprawdę niewielkich nakładach i finansowych, i jakby przygotowawczych, żeby uzyskać naprawdę świetne zdjęcia. Dodatkowo system nawigator pozwala nam właśnie na wyzwalanie zarówno lamp, których używaliśmy ostatnio, czyli lamp studyjnych, które wymagają zasilania, tak jak lamp właśnie takich jak seria Strobot czy Reporter. A w następnym odcinku wyjdziemy w plener i spróbujemy przebić słońce, używając lampy Atlas 600 Pro TTR. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Link do produktów, o których dzisiaj mówiłem, czyli właśnie do Reportera 200 Pro TTL, do V1, jak i do samego nawigatora, macie w opisie. Wejdźcie, sprawdźcie, co Quadralite dla Was przygotował. Ja się z Wami żegnam, dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć.